Co my tu mamy? Ta dzisiejsza technika powoduje, że kręci mi się w głowie. Kiedyś dzieci pisały do mnie tylko listy, a teraz faksy, telefony, SMS-y i e-maile, jak w jakimś urzędzie. Elfy, pomóżcie! Dostałeś faks, szefie. Posłuchaj. Kochany święty Mikołaju, proszę, przyjdź do mnie koniecznie i podaj mi na Mikołajki uśmiech mamy. Mama jest ciągle smutna. Proszę, pociesz o święty Mikołaju, ty wszystko przecież możesz. Marysia. Mój Boże, temu dziecku trzeba pomóc. Elfie, zapisz adres, pojadę tam zaraz. Mikołaju, komputer aż zagrzał się od tych e-maili, a ten na pewno cię tak interesuje. Najdroższy Mikołaju, chciałabym cię prosić o lalkę taką, która zamyka oczy i mówi mama, ma mnóstwo bajerów. A poza tym prosiłabym cię o cały worek pruszanka. Pomyślisz pewnie, że przewróciło mi się w głowie. Też bym na twoim miejscu tak pomyślała, ale ja nie chcę tego dla siebie, tylko dla dzieci z domu dziecka w mojej miejscowości. Pomóż Mikołaju, całuję Zosia. Elfie, natychmiast zapakuj lalkę i maskotki. Pojedziemy tam jeszcze dziś. Kochanemu dziecku, które przysłało to coś e-maila, tak? Wyślij coś specjalnego. Szefie, ale długi SMS, musisz posłuchać. Mikołaju, nowy rower chcę, lepszy od roweru Jarka. Tak ubrany spikanowy chcę i komputerową grę, MP4 i komórkę, laptop w czarnej obudowie, a w nim net bezprzewodowy. I słodyczy worek mały, to jest chyba już mój cały staś. Ktoś tu chyba chce za dużo, musi poczekać. Mikołaju, telegram od dzieci, święty Mikołaju, stop. Odwiedź naszych rodziców i nauczycieli, stop. Oni też lubią prezenty, stop. Jak nie przyjdziesz, to my będziemy musieli się tym zająć, stop. Radosnych świąt, stop, czar. Prezenty dla dorosłych. To zawsze najtrudniejsza sprawa. Musimy się sprężyć, Elfie. No ale najpierw, dzieciaki, gdzie jest mój worek? O, jest. Pomóżcie mi, drogie elfy. Mikołaju, wyłącz już te wszystkie urządzenia. Chodźmy pakować prezenty. Jak wiecie, 6 grudnia to magiczny dzień. W tym dniu święty Mikołaj odwiedza wszystkie grzeczne dzieci i przynosi im prezenty. W waszych domach zapewne zdążyliście już rozpakować swoje niespodzianki i nacieszyć się nimi. Ale Mikołaj przychodzi nie tylko do prywatnych domów. Odwiedza również szpitale, przedszkola, domy dziecka i szkoły. Niesie wszystkim dzieciom uśmiech i radość. Dziś święty Mikołaj przyjdzie do naszej szkoły. Przepraszam, mam telefon. O, słucham, kto mówi? O, dzień dobry, święty Mikołaju. Co się stało? Nie przyjedziesz do naszej szkoły? Co się dzieje? Renifery zmęczone? Ale Mikołaju, słucham, halo? Chyba nie ma zasięgu. Święty Mikołaj ma małą awarię sani. Musi jechać do serwisu. Powiedział, że na pewno nas dzisiaj odwiedzi. Musimy zajrzeć za zasłonę. Zostawił tam za nas pewną wiadomość. Kochane dzieci, już wyruszyłam do Was w dalekiej Laponii, ale muszę się zatrzymać, by nakarmić renifery. Poza tym moje sanie wymagają drobnego remontu. Czekajcie na mnie cierpliwie, Mikołaj. To. Dzień dobry, dzieci. Jestem szefem. Całą noc czekałam na Mikołaja, a on nie przyszedł. Proszę, może ty mi powiesz, kto to jest Mikołaj? Święty Mikołaj to postać znana na wszystkich kontynentach. Objeżdża cały świat i rozdaje dzieciom prezenty. Przekazy mówią, że urodził się w IV wieku w Pantarze, na terenie dzisiejszej Turcji. Jako prosty duchowny, a później biskup, obdarzył świat swą świętością i licznymi cudami. Gdzie mieszka Mikołaj? Nie wiem. A dasz mi cukierka? No. Dobra, to ci powiem.
Święty Mikołaj nie przypomina świętego sprzed XVI wieku. Mieszka on w ośnieżonej Laponii w miasteczku Rovaniemi. Do tego miejsca dzieci z całego świata ślą swoje listy pełne najsłodszych pragnień i marzeń. Oj, dziękuję wam bardzo. Ale cóż będę zrobić z mam, jeśli Mikołaj do mnie nie przyjdzie? Ale Mikołaj tu zaraz będzie. Już Mikołaj był na świecie z wielką bronią w wielkiej czapie, dźwiga taki wody rezentów ze zbysiem kusatem. Witam pod wszystkim. A cóż to za dziwny pojazd? Przyjechałem do was dziś na hulajnodze. Gdy nie ma śniegu, podróż saniami jest niemożliwa. Wiecie, co mi powiedział? Powiedział, że jeśli odpowiemy na kilka Mikołajowych pytań, to da nam prezenty. Damy radę? Damy! Gdzie mieszka święty Mikołaj? Prawda? No nie. Nieprawda, wy nic nie wiecie. Święty Mikołaj mieszka w Laponii, w miasteczku Rovaniemi. Jakiego pojazdu używa święty Mikołaj? No, też nie. Tam. Jakie zwierzęta towarzyszą świętym Mikołajowi? Słonie. Budowy. Dobrze. Którędy święty Mikołaj dostaje się do domu? Przez dziurkę od klucza. No nie. Mamuje się. Kiedy obchodzi imieniny? Dzisiaj! Świetnie poradziliście się z pytaniami, ale czy byłyście grzeczne? Serduszka pięknie grzeją, długi podróżam się zawieci, dzieci są panami.